Hej, cześć, czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem pan Gustaw.pl i dzisiaj gramy na Minecraft Extra! No. I dzisiaj jestem sobie takim smutnym panem sam. Tak bardzo niedobrze. Bardzo. I jest mi się... O! O, cześć, no. To było... O, siema. To było... Co ty tam robiłeś? Szukałem mojego schronu. Spoko. No wiesz, ja mam parę schronów na drzewie, w domu Mai. A to jest bardzo ciekawe zajęcie, budowanie bunkrów, co nie? Tak, wcale to nie przed Anią. Wcale nie. Słuchaj, mam pomysł. Czekaj. Chcesz piórko? Masz fajne piórko. Aha. Zabrałeś mi... Masz. Moje piórko! O, wiesz, jak jest chłopata po niemiecku? Nie. Damanshaufel. A chcesz nie mam w głowę? Nie. Słuchaj, ja mam pomysł, bo wiesz dzisiaj, bo w ogóle jesteś na odcinku. Wiesz o tym? No, normalne. I słuchaj, dzisiaj ja będę reprezentował kocią gwarę i musimy dzisiaj iść do kościoła i powiedzieć kilka słów po kociemu. Kocią? Tak, kocią gwarę. Gwarę? Tak, na przykład mam teraz... Gwarę? Tak, słuchaj, teraz mam na przykład taki fajny hełm, który... nazwany jest Very Shiny Hat. Aha. Bardzo fajne. Albo mam teraz Shiny Sword. Gustaw, tak? Czy przypadkiem nie dostałeś czegoś od Bionej? A chcesz Spiderbala? Proszę, masz Spiderbala. Aha. Okay. Gustaw, jesteś pewny, że nie wziąłem. Tak, to jest nowa gwara, ja ją wymyśliłem sam. Dobra, chodź, idziemy wygłosić kilka słów w kościele. Mam wrażenie, że na pewno... Nie, nic nie brałem. Brałeś. Na pewno... Dobra, to no. Może... Na pewno nie miał styczności z wodorastami, bo ja sam je tworzę. Wow. W ogóle tutaj jest ten, domek Najnaja. Najnaj się tu wybudował pod karczmą. A tam jest Neteo. Neteo oddał mu domek. Ciekawe. Dobra, chodź, idziemy. Mam pomysł. Nie jestem Neteo. Tak, Neonek. Mam pomysł. Zróbmy tak. Pójdę dzisiaj zrobić ten. Ustanowić gwarę kocią, najlepszą gwarę na świecie. W ogóle wiesz co mi się stało? Bo ty nie zauważyłeś. Jestem kotolisem. Ludziska, wy jeśli chcecie. O, siema Kosmo. Napiszcie w komentarzu. O, cześć Kosmo, co tam? Cześć. Na filmie Gustawa. Gustaw zażywa wodorosty. Napiszcie to. Aha, okej, okay, spoko, to chodź. To musimy powiedzieć kilka słów kociej gwarze. I tak zrobimy. A ja mam być kapłanem. Ja będę ja kapłanem. Będę kapłan. Ty, ja organistą! Zamknij drzwi. Okej, okay. Nikt nie zamknie, czekaj, idę zamknąć. No bo zimno leci. Koty mogą się szybko przeziębić. Dobrze. Ich habe onet things. Kill this spider. Dobra. Skończyliśmy. Kill the spiders. A się rozkręciłem tak na tych organach. Tak. Kill the spiders. Dobra, chodź, idziemy. A chcesz, nie wiem, rabbit threads? Rabbit, nie wiem, threads. A co to? To jest marchewka. A. Masz rabbit threads. A co, jakim myślany jeszcze, że, co zrobić? Bo słuchaj, bo tam sobie idzie kosmo. Możemy iść. Możemy iść ich okraść, chodź. Okej, okay, to chodźmy ich okraść, a ja jest tu pójdę... Jest to ty idź okraść, słuchaj, ty pójdź okraść, pokus, a ja pójdę pokus, po mojego kuzyna. Co, po kuzyna? Ty masz kuzyna, co? Tak, mam kuzyna. Onet Hingz. Parkuruje. Ej, co to jest? Co, gdzie? Co? Serduszko live, z live'ów, wiesz? Znaczy je. Na live'ie Kosmo zapisywała wszystkich, którzy pozdrawiali chyba, czy coś? Nie wiem, coś takiego. Pomysł Kamilsia i ty. Dobra, ty idę po kuzyna, ty idź tam okraść Kosmo, nie wiem, czy tam nie chciałeś. Wiem, coś takiego. Wiesz, do you know. Albo se pójdę pod karczmę. Karczmę zrobimy kocią od teraz. Dobra, iż teraz poszedł Neonek i ja jestem sam.
to powinniśmy później jechać do sądu, ustanowić kocią gwarę jako język narodowy i zrobić go językiem narodowym ekstry. O, fajna kaczma. Nie mogę tu przejść. Nie podoba mi się. Najlepiej. Domek, toaleta damska i męska. To moje. Tak, to ja powinien tu wejść. Spoko. Dobrze, a więc ja sobie idę gdzieś teraz, nie wiem gdzie, i coś porobię. Mam pomysł, mam genialny pomysł. Pójdę do swojego domu, przeczytam książkę o gwarze... Jaka tam była gwarza? Gwara? Gwara Robloxowa, to jest najbardziej znana gwara, można powiedzieć, więc idę sobie o niej poczytać. To jest bardzo dobre. Ciekawe, czy tam będzie pisać, czy ten, czy jak to się nazywa, czy będzie, jak się wybić gwarą, to jest najlepszy pomysł. Kurde, widzowie, słuchajcie, jeżeli tutaj będzie, nie powiem ile lajków, jeżeli będzie jakieś lajki i będą wyświetlenia i będzie, kurde, dużo pieniędzy z nagrywania, to ja będę robić live'y, bo potrzebuję pieniędzy na live'y. I tak nie zarabiam z YouTube'a, ale... live'ów już tak, więc no, live'y. No, wiecie, do you know? Dobra, wchodzimy do mojego domku i będziemy sobie jakoś coś tu robić. Z jakieś 5 minutek posiedzimy w domu, poczytamy książkę. Ja tu gdzieś mam tą książkę w ogóle. Tylko gdzie? Nie wiem, gdzie ja mam książkę? Gdzie ja mam książkę? Ej, tu co? Śnieg mi w domu zrobili. Jakim prawem? Hokus pokus, czary mary, nie ma śniegu. Dokładnie. Tak to się robi. Okej, ludzie, jak widzicie, siedzę sobie teraz na krzesełku. Teraz wstaję i siedzę. Ło. I mam napisany list. To jest list. 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 Dokładnie. I pójdziemy teraz do sądu uznać jako iż nasza gwara będzie językiem narodowym. Ja mam nadzieję, że ktoś jest przynajmniej w sądzie, bo jakby nikogo nie było w sądzie, to bym był zawiedziony i nie wiem, kurde, byłoby mi bardzo źle. Ej, w ogóle ja nie byłem dawno przy domku Emily. Aż se pójdę zobaczyć. Привет, товарищ. Kim ty jesteś? Stać! Rosjanini mnie atakują! Stjac powiedziałem! Ja nic nie wiem! Bo strzelam! Nie! Nie, nie widzisz mnie? Stjac, kim ty być? Nie widzisz mnie? Ja słuchać jakiegoś Gustawa. Gustawa, tak? Ty być. A to ja, o co chodzi? Tak, ja być Gustaw. Привет, товарищ! Привет! My name is... Is? Tylko pytanie, czy on gada po angielsku. Ja trzeba po polsku, a nie gada. My name is... Nonentius. Nonentius. Yes, of course. This name is ja very tu, good, ja, good, ja, good, good. Shut up. No. Ja tu być, ponieważ mój kuzyn Neon powiedzieć, no, że ty być jego przyjaciel. Tak, być przyjaciel. A to, o, buongiorno, mi familia. Familia, no witam. Familia, you are in my familia. Ała, nie bij mnie łopatą! Powiedz mi... Ostatni, kolejny cios będzie w łeb i zemdlejesz jak ten... Nie, chcesz? Bardzo proszę, nie. Ja mam pytanie, no to... bo podobno... Spokojnie. Czy ty wiesz, czy ktoś w sądzie jest? Nie wiem, czy w sądzie, w sumie mogę kupić ten sąd, jakbym chciał, z moich moskiewskich funduszy. To ty będziesz ambasadorem. Co ty? Jesteś ambasadorem? Czy będziesz co? Czego? Rosyjskim może, chyba. Ja być ambasadorem Rosja. Rosja. To chodź. Rosja. To dzięki Rosji zrobimy kocią gwarę jako gwarę narodową. Co ty na to? Gwara narodowa ekstry. To znaczy język narodowy. Co to być? Mam list. Przeczytaj list. What? W liście pisze... O. W liście pisze, że język koci... No, czytaj. Dobra, czytaj. Wait, a i przeczytaj to. Ja nie znaju Polszy. Polszy? Yeah, dobra. Tak, da. To w liście pisze...
To w liście pisze, to jest w ogóle po kociemu napisane, więc nie po polsku. W liście pisze, polski że... Polski koci to się jamu. To nie jest koci polski, tylko angielski. Ale w liście pisze... Ja nie znaję. Dobra, no okej. Okay. W liście pisze, że gwara kocia ma być uznana jako język odrębny i ma być uznana jako narodowy język ekstry. Chodź, przybijemy to. Tylko tak. Rosja. Nie Rosja. Nie, bądź moim przyjacielem. Nie, idź sobie. Chodź, Bubata. Przybijemy. Chodź, tylko przybijemy. Rosja. Nie, nie tylko Rosja. Sztaś, bo strzelał. Nie, chodź, przybijemy to. Zrobimy układ Ribbentrop-Mołotow. Strać, powiedz. Nie, żaden Ribbentrop-Mołotow. To będzie pakt Kot-Mołotow. Strać. Tak? Strać. A oni... Gustavo, żyć, żyć. No. Znaleźć chyba trochę za mocno. No, zauważyłem. O, dobra, moja ale głowa. Ale mówię, wstać, a ty biegasz jak jakiś no, głupi. Yeah. Dobra, chodź tu, bo... Po prostu, dobra, co chciałeś od tego sądu? Jakiś musisz, język? Tak, musisz przybić ten ja list. Ja ciebie poprzeć, no tak. Ale rosyjski narodowy. Koci, a rosyjski to będzie do nauczenia się. Dobra, dobra. To podbij to. Nie mam wstępu. No to łopatą wystarczy, błoto narzucisz i tyle. O. Już. I tym samym przybiliśmy pakt 10-letni. Dobrze. No, nie no, fakt będzie dłuższy. No, na 100 lat. Sto? Sto, tak. Na rok, czyli to wytrzyma miesiąc, no ale... Dobra, chodź. To musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. O, bale. Tak, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić na ekstrze. Bo jako iż język narodowy stał się, to jest tu burmistrz chyba taki. On się nazywa... On się nazywa? Nie, to jest chyba Neteo. Tak, to jest Neteolandii. Trzeba iść do Neteo, podrzucić mu ten list. Ja znacie Teo, Neteo być... Tak, ja mam, wiesz co, ja mam kopię tego listu w domu, więc podbit... Ale nie wiem, czy Neteo to popsie, ponieważ on lubi Rosję i... Musi! Jak nie poprze... No, tak patrz, tu jest kamera, jak nie poprze, to zniszczę mu tą kamerę. Teraz zniszczę. Patrz, patrz. Ola. Nie bij, nie przechodź. Prywiet, odsuń się, zniszczę mu kamerę, patrzaj. 3, 2, 1, hop! Zniszczone. Mi się wydaje, że nie działa. Chodź chyba tu. Działa na to. No czemu nie? Ja nie wchodzić. Ja nie złodziej, ale to nie. Spoko, dobra, błąd, zostawię ja na nie atakować tu śpi Jolo, list. Dom. Ja wbić no, na... Nie, zostawię ja list na tu śpi Jolo. Dobrze, to chodź się jeszcze opijemy i skończymy odcinek. Co ty na to? Okej. Okay. Ale... Ja nie popieram tego twój wiem. Język, bo ten twój język... Kto to jest? Jaki Spider-Ball? Kto tu jest? Ale co tu jest? Kto tu jest? Co to jest? No to jest tablicka. Nie widź na dwór! To jest tablicka. O Jezu! No, jestem obok ciebie. Co się dzieje? Paja! Paja! Wait, borowe! Dobra, Gustavo, nie ma się zjegnać. Dobra. Więc tam coś tam opis no, samemu jebie, ja gdy mają. Maja! O, kamera. Dobrze, widzowie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. To był odcinek z Ekstry, jak ustalamy kocią gwarę. W następnym odcinku zobaczymy, czy Neteo się zgodzi. Zobaczymy, co się stało z bratem przyrodnim, czy kuzynem, czy kim on tam był. Neonka z Rosji. I też zobaczymy, czy kot Lis Gustav stanie się znowu człowiekiem, czy wolę zostać kotem. Więc widzimy się w następnym odcinku. Żegnajcie, papa. Cześć! Musimy to zrobić z tym kocim dialektem. No masz rację niby, no ale w sumie to taki zły pomysł. Nie, chyba to jest jednak taki mega zły pomysł, jak teraz myślę, bo... Po co jakiś koci dialekt, jak mój polski, angielski, rosyjski, jak mój kuzyn, który też bym chciał prowadzić, no ale niestety. No ale mam pomysł. Żeby zabić Gustawa.
O, zgadzam się. Ja jestem za. Ja. Widzicie, wszyscy jesteśmy za. Idziemy zabić Gustawa. Kto? Dobra. Czekajcie, ja tylko mam miecz. Ja mam siekierę. Ja mam miecz. Ale wiecie co, w sumie, czy jest warto go zabijać dlatego? Tak. Tak? No. Dobra. Tak. Moja powiedzie was, zabijamy, kiedy zabijamy go. Dobra, to idziemy też zniszczyć mój domek. Nie no, od razu zniszczyć domek. Ja bym poszedł na zniszczyć wszystkie papiery z tym kocim dialektem. A potem chodźmy do Neteo, żeby ostrzec go, żeby broim Boże. No, nie pozwalał Gustawowi, nie? Dobra, to dawajcie idziemy do Neteo i idziemy spalić mu domek. No. Dobra, dawajcie. 3, 2, 1, góra.